samym sercu Famagusty stoi dawna katedra świętego Mikołaja, a obecnie meczet Lala Mustafa Paszy, największa średniowieczna budowla w mieście. Ta piękna gotycka budowla była w XIV wieku miejscem koronacji królów Cypru. Budowla jest trójnawowa, wsparta na dwóch rzędach kolumn. Ma 55 metrów długości i 23 metry szerokości. Po podboju Cypru w 1571 roku Osmanowie przebudowali katedrę na meczet. Usunięto posągi, freski i witraże, zbudowano minaret i michrab, wnętrze wyłożono dywanami, a znajdujące się pod posadzką grobowce opróżniono. Budowę świątyni rozpoczęto w 1298 roku, a ukończono około 1400 roku. Jednak konsekracja nastąpiła już w 1328 roku. Fasada katedry jest ozdobiona trójwejściowym portalem. Miasto zostało założone w III wieku przed naszą erą przez egipskich Ptolemeuszów. Obecnie liczy około 40 tysięcy mieszkańców. Meczet Sinana Paszy, dawny kościół świętych Piotra i Pawła. Wenecjanie otoczyli Famagustę murami o długości 15 km z 5 bramami i 15 bastionami. W pobliżu zachodniej części murów obronnych znajduje się kościół nestoriański z 1360 roku. Od 1905 roku jest kościołem parafialnym greckiej cerkwi prawosławnej. Kościół świętej Anny z XIV wieku, początkowo katolicki, później przekazany maronitom z Libanu. Ruiny kościoła karmelitów pod wezwaniem Najświętszej Marii Panny, wybudowanego w połowie XIV wieku. Obok kościoła karmelitów stoi niewielki kościół ormiański, tak zwany meczet garbarzy, a dawniej kościół świętej Katarzyny. Bliźniacze kościoły zakonu joannitów i zakonu templariuszy. Dawny kościół franciszkanów przebudowany na łaźnię turecką. Pozostałości rzymskokatolickiego kościoła świętego Jerzego z XIII wieku. Zamek Otella w Famaguście z początku XIV wieku. Pod koniec XV wieku Wenecjanie przebudowali zamek i jego obecny wygląd pochodzi z tamtego okresu. Nad wejściem jest tablica z lwem świętego Marka, patrona Wenecji. Fragment weneckich murów obronnych w pobliżu portu. Ruiny greckiego kościoła świętego Jerzego, niegdyś prawosławnej katedry. Widokiem na miejskie mury Famagusty kończymy naszą relację z pobytu na Cyprze, wyspie Afrodyty.